Cześć, tu Ernest. W tym filmiku pokażę wam pierwszą zapowiedź sezonu 8 w Fortnite. Świąteczny event Fortnite już dobiega końca. Do tego jesteśmy już prawie w połowie sezonu 7. A więc to chyba idealna pora, aby Epic Games zaczęło przykuwać naszą uwagę nie na zimową mapę, czy świąteczne skiny, a nadchodzący sezon. Wygląda na to, że Epic właśnie puściło kolejne oczko w stronę graczy w formie małej podpowiedzi co do tematyki nowego sezonu. Wczoraj w sklepie pojawił się nowy zestaw skinów, do którego należy m.in. koronka i Paradox, czyli dwa ubiory należące do zestawu Ouroboros, co jest nazwą symbolu przedstawiającego węża lub smoka z ogonem w pysku. Na pewno już kojarzycie ten symbol, jeśli nie z wcześniejszych przeglądów internetu, to ze strojów wcześniej wspomnianych postaci, które są jeszcze dziś w sklepie. Jeśli teraz byście wpisali w Google grafika hasło Ouroboros, to doszukacie się tego właśnie symbolu, który wygląda tak lub tak w kształcie znaku nieskończoności. Ale prawdopodobnie nie doszukacie się go w kształcie ósemki, czyli cyfry nowego sezonu. Już możecie się domyślać, co mam na myśli. I jak wiecie, w lochach zamku Króla Lodu na zimowej części mapy skrywają się potężne smocze jaja, oddające głośny dźwięk bicia serca. Do tego jeden z pracowników Epic Games ustawił swoją lokalizację na Twitterze jako The Dungeon, czyli lochy zamku. A to już nie pierwszy raz, gdy w ten sposób zwraca naszą uwagę na jakieś miejsce lub obiekt Fortnite. I tym razem mamy się chyba skupić właśnie na tych sławnych jajach. Jak to wszystko sobie w ten sposób podsumujemy, to wychodzi na to, że Epic Games jasno daje nam znać, że w fabule Fortnite niedługo pojawią się smoki. Możecie sobie pomyśleć, że to tylko wyszli mapy, albo że smoki dorastałyby o wiele dłużej. Ale nie zapomnijmy o tym, że na przykład w sezonie 4 w wypasionej wyrwie ten las drzew zdołał wyrosnąć parę tygodni sam z siebie. Do nowego sezonu zostało jeszcze 45 dni. Około 42 dni do pierwszego zwiastuna w formie obrazka, ale myślę, że jeszcze wcześniej będzie ciekawsza zmiana na mapie, czy jakiś event. Dajcie znać, jak waszym zdaniem smoki zostaną wykorzystane w Fortnite. Może będą nowym pojazdem, albo dekoracją, albo bossem. Nie zapomnijmy też o tym, że na jednej z lotni w Battle Royale widnieje ostrzeżenie o wystrzelonym pocisku nuklearnym. Może celem tego pocisku są właśnie te smocze jaja. Poza tym możliwe, że poza smokami doczekamy się też nowej mapy w Battle Royale. Jeszcze w 2017 Epic Games przeprowadziło Q&A na temat Fortnite. Padło tam wiele pytań, takich jak na przykład co to karnet bojowy, czy można grać bez PS Plus. Ale pytanie, które przykuło ostatnio uwagę graczy, brzmi: czy zamierzacie dodać więcej map? Odpowiedź za to brzmi: tak, ale nie od razu. Zamierzamy również ulepszyć aktualną mapę, m.in. poprzez dodawanie większej ilości ciekawych miejsc. Czyli tak, Epic planuje przygotować kompletnie nową mapę, ale nie od razu. I to tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym.